Bartosz Marczuk, wiceszef PFR, ilu jest Ukraińców w Polsce? Ilu przyjechało, ilu zostało? No to jest bardzo dobre pytanie, ponieważ w przestrzeni publicznej funkcjonuje co najmniej, nie wiem, kilka liczb. Mówi się o tym, że jest ich 5 milionów, 3 miliony, milion. Ilu ich jest? Idąc od początku, mhm. przed wojną w Polsce żyło około 1,3 miliona. 1,4 miliona osób z Ukrainy. No to jest ten obraz, który, do którego przyzwyczailiśmy Nastałe, się. Na praktycznie. No, by oni jeździli, ale już ta, ta mhm. imigracja zaczęła się rzeczywiście rodzić tak zwaną imigracją przesiedleńczą, czyli oni wiązali się coraz bardziej z Polską. No jak idziemy nie wiem, do sklepu, do restauracji, to pewnie często Mamy ten obrazek, że gdzieś te osoby z Ukrainy z nami, czy, czy w jakichś usługach pracują, czy z nami już pracują też w firmach. Czyli to jest ten pierwszy element, czyli te 1,4 miliona mniej więcej osób, które były już tutaj przed wojną, czyli przed 24 lutego 2022. Po tym terminie do Polski przyjechało 3 miliony osób z Ukrainy, czyli innymi słowy, tyle osób przekroczyło granicę z Polską i do Polski wjechały. Ale uwaga, z tych trzech milionów nie możemy mówić o tym, że to są osoby, które w Polsce na stałe zostały, ponieważ, i tu znowu trochę liczby, około milion osób wróciło na Ukrainę, czyli robi się nam z tego już dwa. Mniej więcej miliony, to są oczywiście szacunki, ale solidne szacunki też oparte o czy raporty, czy dane też z straży granicznej, czy międzynarodowe porównania. I jeżeli mówimy o tych 3 minus 1, czyli o tych dwóch milionach, to jeszcze dodatkowo, że sprawę skomplikować, około 30% pojechało dalej na zachód. Czyli mówimy w tym momencie, że około półtora miliona z tych uchodźców, czyli z tych 3 milionów, około półtora miliona. Zostało i jest w tej chwili i żyje w Polsce, czyli odpowiadając już na pytanie pierwsze, choć nieco przydługi wywód, jeżeli dodamy do tego 1,4 miliona osób, które wy, były u nas przed wojną, te półtora miliona, które są uchodźcami już typowymi i, i zostali w Polsce, to mówimy o tym, że w Polsce jest około 2,9-3 miliony osób o narodowości ukraińskiej. Ale część jeszcze Ukraińców wyjechała tych mężczyzn, którzy pojechali na wojnę, czy w tej, w tej Tak, ale to, to już necesitujemy, hmm. dlatego, że mówimy o tym, że te 900 tysięcy, to też są statystyki Straży Granicznej, które wjechały z powrotem okay. do Ukrainy, no to to odejmujemy od tych 3 milionów całość, czyli odejmujemy zarówno tych, którzy w pierwszym odruchu wyjechali, ich, to, 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 są, to są spore liczby, ale to nie jest jakaś olbrzymia liczba, ich się szacuje na 80-90 tysięcy i oni rzeczywiście w pierwszym takim o ruchu patriotycznym wrócili na Ukrainę walczyć po prostu za swoją ojczyznę, ale później jeszcze w ślad za nieco uspokajaniem się sytuacji, o tym, że kiedy Rosjanie wycofali się z zachodu Ukrainy, ten, te powroty zaczęły się większe i mówimy tutaj rzeczywiście o tej łącznej liczbie około 900 tysięcy osób, które wróciły, ale tak jak mówię, konkludując, możemy mówić, że w tej chwili w Polsce jest około 3 milionów Ukraińców, a biorąc pod uwagę, że w Polsce żyje 38 milionów ludzi. No to jeżeli mówimy o trzech 3, 3 milionach, no to jak na przykład ta liczba by doszła do 3800, to byśmy mówili o tym, że co dziesiąta osoba mhm. żyjąca w Polsce jest, jest narodowości ukraińskiej. W tej chwili to jest rząd wielkości 7%. Mhm. Czyli łącznie już nas jest pewnie ponad 40 milionów. Tak, czyli to marzenie, które mieliśmy rzeczywiście od lat, to jeden z takich projektów, jeszcze chyba. PRL-owskich. 40 milionów Polaków na 40-lecie 40 PRL-u, chyba tak to brzmiało. Ale rzeczywiście to te 40 milionów w tej chwili nad Wisłą można założyć, że żyje. Dziękuję bardzo. Bardzo już Dzięki.